Szczypta, odcinek 25. Dzień dobry. Na ten odcinek troszeczkę czekałam. Mam nadzieję, że Wy również. Gościnią tego odcinka jest kobieta szczególna, która dużo działa w branży IT, a o branży IT mam dla Was taką krótką przypowieść z Grace Hooper, pionierką informatyki w roli głównej, która zachęcała inne kobiety do rozwoju w tym kierunku, tłumacząc, że programowanie przypomina, uwaga, uwaga, gotowanie obiadu. Tak, robiła to w latach, słuchajcie, 60. Tak, były czasy, w których branża IT, dziś tak mocno kobiety wykluczająca, była równie mocno sfeminizowana. Co się stało, że już tak nie jest? Co możemy zrobić, by do tego wrócić? O tym właśnie rozmawiam z Martą Klimowicz, doktorką socjologii internetu i Head of Growth w Monterey. Zapraszam Was serdecznie. Cieszę się, że w końcu się spotkałyśmy. Powiem Ci, że to są już lata całe, kiedy ja Cię w jakiś sposób obserwuję na rynku. Wiem, że jesteś, wiem, że działasz, jesteś na moim radarze, takim, wiesz, marketingowym, a ja nigdy nie wypiłam z Tobą kawy ani piwa. Bardzo Ci dziękuję, Edyta, za zaproszenie. Mogę od razu zdradzić, że piwa nie piję, więc to może dlatego nie wypiłyśmy nigdy tego piwa wspólnie, ale teraz czuję się też troszkę chyba zawstydzona tymi wszystkimi miłymi słowami, które powiedziałaś, więc tylko jeszcze raz Ci podziękuję za zaproszenie do rozmowy. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz się zetknęłyśmy, tak online'owo, w ogóle tak wiesz? Bo ja mam takie, musisz mi chyba przypomnieć. Ja mam takie wspomnienie, to znaczy nie wiem jak z Twojej strony, z mojej strony to jest chyba czasy Prauli jeszcze. Powiedz, Ty będziesz wiedziała, kiedy to dokładnie było, ale moment, w którym przygotowywałaś listę kobiet, które podałyby Ci kontakt do siebie, podałyby linka do LinkedIna i Ty zebrałabyś to w taką listę ekspertek z różnych dziedzin, które są gotowe do tego, żeby występować publicznie i jakoś dzielić się tą swoją wiedzą. Robiłaś to po to, żeby jakby wyrównać szanse, żeby było więcej po prostu kobiet w przestrzeni publicznej. I to był ten moment, kiedy tak pierwszy raz weszłyśmy tak jakoś w interakcję, tak z mojej strony, z moich wspomnień. Mm-hmm. Okej, okay, to nie pamiętam, że to był ten moment. Fajnie, że to przypomniałaś. Rzeczywiście to było zatem, no już prawie 2 lata temu, to tak już ponad 1,5 roku temu, kiedy, no tak, doparła mnie taka frustracja, że oglądam program kolejnej konferencji branżowej, obiedziałam w branży marketingowej, więc tutaj nie ma co kryć, że była to konferencja marketingowa, która ta branża jest zdominowana przez kobiety. Zdecydowana większość osób pracujących w marketingu to są kobiety, a jednocześnie kolejne wydarzenie marketingowe, duża konferencja, i w zasadzie 90% osób występujących to są mężczyźni. I doparła mnie wtedy rzeczywiście jakaś taka straszna frustracja, a ja bardzo nie lubię się tak frustrować bezproduktywnie, więc postanowiłam właśnie coś z tym zrobić. I stąd taka inicjatywa, i pamiętam, że to był niedzielny wieczór, kiedy ja napisałam chyba na Facebooku i na LinkedInie, że widzę taki problem i czy są właśnie kobiety, które są ekspertkami w różnych tematach i byłyby gotowe właśnie podzielić się tymi kontaktami do siebie i też w ogóle troszkę tak nazwać siebie, że są ekspertkami, to jest coś, z czym często kobiety mają problem, żeby też przyznać, że tak, rzeczywiście mam ekspertyzę w jakimś obszarze. I to, jak to się rozniosło, to było dla mnie coś totalnie zaskakującego, bo rzeczywiście okazało się, że tam w ciągu dosłownie kilkunastu godzin kilkaset kobiet zgłosiło się do mnie, że tak, że one chciałyby, że są ekspertkami w takim czy innym temacie. Kilkadziesiąt osób się odezwało, że świetna inicjatywa, że tego im brakuje, że jako tam osoby organizujące wydarzenia mają problem z dotarciem do ekspertek, więc że super. No i bardzo, bardzo to się rzeczywiście poniosło i wyewoluowało też w fundację, którą założyłam z
koleżankami Fundację Balance.pl, która właśnie skupia się na tym, żeby wspierać osoby organizujące wydarzenia w docieraniu do kobiet, a z drugiej strony też wspiera kobiety w takim rozwijaniu umiejętności wystąpień publicznych i też takim przedstawianiu tej swojej ekspertyzy na forum publicznym, czyli takim zbalansowaniu też tak naprawdę koniec końców debaty publicznej, tego, żebyśmy słyszeli zarówno głosy kobiet, jak i mężczyzn. A zgłaszają się do Was organizatorzy właśnie eventów? Zgłaszają się do nas organizatorzy wydarzeń coraz większych, co cieszy, ale my też proaktywnie odzywamy się samodzielnie do osób, które organizują czy konferencje, czy panele dyskusyjne. Czasem to są osoby, które po prostu organizują większe wydarzenia, więc są gdzieś tam na naszym celowniku, a czasem to są osoby gdzieś tam z naszych sieci, z kontaktów, że wiemy, że coś organizują. Wypada nam tak po koleżeńsku się odezwać, że widzimy, że krzykuje się kolejny panel, czyli panel dyskusyjny, w którym są sami mężczyźni. No więc możemy tam pomóc, podziałać, podzielić się swoimi kontaktami, udostępnić listę ekspertek, ale też czasem popracować tak bardziej bezpośrednio z tymi organizującymi wydarzenia, żeby dowiedzieć się, kogo oni tak naprawdę szukają, jakiej osoby im brakuje w panelu, na jakiej ekspertyzie im zależy, bo my też mamy bardzo rozległe właśnie grono osób, z którymi mamy kontakt, których nie ma na liście ekspertek i chętnie się też dzielimy tymi kontaktami. To rzeczywiście też bardzo pomaga. Mnie to zawsze ciekawi właśnie, jak ostatnio obserwuję właśnie, że nadal są eventy, są organizatorzy, którym nawet nie jest głupio, wiesz, wystawić taką agendę, nie? I temat, w którym jest cała masa ekspertek, gdzie argument, że wow, nie wiem, jaka kobieta mogłaby się na ten temat wypowiedzieć, jest argumentem z dupy, no umówmy się. To jest mój podcast, możemy takich słów używać. Bardzo dosadnie to określiłaś. Rzeczywiście to... No mnie to też dosyć często uderza, że z jednej strony osoby, które organizują te wydarzenia, ja rozumiem, bo ja sama też organizowałam wiele wydarzeń, czasem jest po prostu łatwiej sięgnąć do tych osób, które już gdzieś występują, więc znajdujesz te wcześniejsze programy i to zwykle są mężczyźni, więc też się do nich odzywasz. Ten dodatkowy wysiłek, żeby jednak poszukać kobiet, no to jest właśnie dodatkowa praca, którą musisz wykonać, a jak organizujesz wydarzenie, to tej pracy i tak jest strasznie dużo, o czym obie doskonale wiemy. Natomiast też jest jeszcze trochę druga strona tego medalu, czyli osoby, które przyjmują te zaproszenia, czyli trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli w programie są sami mężczyźni, no to znaczy, że oni przyjęli te zaproszenia, tak? Im też nie zapaliła się jakaś lampka, że coś jest chyba nie halo z tym wydarzeniem, prawda? Na szczęście to już się pojawiają coraz częściej takie głosy mężczyzn, którzy mówią, że nie będą występować w wydarzeniach, jeśli nie będzie tam wystarczającej liczby kobiet. Na przykład Grzesiek Miecznikowski ostatnio. Dokładnie. Głośny post na LinkedInie, nie? Dokładnie tak. I to jest też wspaniała pomoc, ponieważ często ci mężczyźni też już nawet wskazują bezpośrednio na kobiety, które też są w tej branży, w której oni działają i które mają tę ekspertyzę, może nawet czasem większą niż oni, które mogłyby się podzielić. Więc myślę, że też bez takiego wsparcia ze strony mężczyzn, którzy właśnie na przykład nie będą czuli, że to jest okej występować na wydarzeniu, na którym są sami mężczyźni, no to też pewnie organizującym wydarzenia będzie trudniej zmienić podejście do tego. A frustra spada wraz z tym działaniem fundacyjnym i nie tylko na tym polu? No bo powiedz, miałyśmy dzisiaj gadać o, w sumie jeszcze zawęzić ten temat, nie tylko kobiety w sferze publicznej, ale generalnie kobiety w IT. Tu chyba jest jeszcze ciężej. Jeszcze ciężej zdecydowanie, no bo okej, to jest branża, która rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, no ale ciągle na polskim rynku statystyki są nieubłagane. 30% kobiet, o ile się nie mylę, pracuje w tej branży i szacuje się, że dopiero za 10 lat osiągniemy poziom 40%. Podczas gdy, a dowiedziałam się tego z Twojego Arta, serio, nawet mnie dosięgnęły takie właśnie no, mity, okazuje się, że są tak głęboko w nas zakorzenione, bo... Twój artykuł otworzył mi oczy na to, że to była branża niegdyś sfeminizowana. Ja tego nie wiedziałam. Po prostu ja przeżyłam szok, jak czytałam ten artykuł. Myślę, kurde, co się stało? Co się wydarzyło, że ktoś nas z tego, wiesz, pociągu no, wykoleił, nie? Troszeczkę. Tak, tak. Wiesz co, to odpowiadając jeszcze na Twoje wcześniejsze pytanie, czy frustra spada, troszkę tak, ale ja też jestem osobą bardzo niecierpliwą, więc życzyłabym sobie, żeby te zmiany działy się szybciej i w debacie publicznej w branży IT, no ale to się zmienia. Szczęśliwie z wielu powodów to się zmienia. Jeśli chodzi o branżę IT, to rzeczywiście ona u swojego zarania była branżą kobiecą i
była postrzegana jako taki rodzaj babińca wręcz. Pojawiają się takie określenia, że to właśnie były takie miejsca, gdzie jeżeli pojawiał się jakiś mężczyzna, to naprawdę był taki rodzynek w tych zespołach kobiecych. No ja tutaj też odwołuję się w artykule do takiego słynnego tekstu w magazynie Cosmopolitan, w którym Grace Hopper opisywała, że w zasadzie programowanie to jest coś takiego, co jest takie bardzo przychodzi w taki łatwy i oczywisty sposób kobietom, bo przypomina to przygotowywanie obiadu, że musisz zaplanować, kiedy coś się wydarzy, jakich potrzebujesz tam po drodze, jakie potrzebujesz kroki tam wykonać i w zasadzie kobiety mają taki już naturalny, ona wręcz mówiła, dar do tego, żeby programować. Predestynowane są do tego wręcz. Tak, tak, takie było stwierdzenie. No a co się zmieniło? No, moje hipotezy są dwie. Z jednej strony, czy nawet jedna chyba przede wszystkim główna hipoteza, pojawiły się bardzo duże pieniądze w tej branży, więc okazało się, że warto jest rozwijać się w tym kierunku, bo rzeczywiście, kiedy ta branża jeszcze była u takiego zarania i te pionierki, które tam wtedy programowały, no to nie było tam jakiejś wielkiej przyszłości związanej z tą branżą, nie wiązało się ani z prestiżem, ani z wysokim wynagrodzeniem i to zarówno w Polsce, jak i na świecie, bo w Polsce ta branża również była sfeminizowana, o czym pisze w książce Karolina Wasielewska, Cyfro dziewczyny, o tych pionierkach informatyki, tak, w Polsce. Dokładnie. No to te pieniądze były tam żadne. Tak naprawdę to były takie osoby, które były bardzo zainteresowane tą branżą, tym sektorem i czuły, że robią coś takiego bardzo ważnego, ale to się nie wiązało z żadnymi jakimiś takimi właśnie wartościami czy wynagrodzeniem materialnym, które szło za tym. Natomiast no, rzeczywiście przez ostatnie kilkadziesiąt lat obserwujemy tutaj no, zdecydowaną zmianę i ta branża jest teraz pewnie jedną z najszybciej rozwijających się, jeśli chodzi o wynagrodzenia, jeśli chodzi właśnie o to, jakie są benefity dla osób, które są zatrudnione w tej branży. No i z czasem rzeczywiście okazało się, że tych mężczyzn zaczęło się pojawiać no, zdecydowanie więcej. Tych 30% w branży, o których mówisz dzisiaj, no to są jakieś takie dane szacunkowe. To szacuje się, że od kilkunastu do 30% kobiet pracuje w IT. To też bardzo dużo zależy od tego, kto liczy, gdzie liczy, jak liczy. Tak to zwykle bywa zresztą ze statystykami. No ale zdecydowanie te liczby odbiegają od 40 czy 50%. Jesteśmy tutaj jeszcze bardzo daleko. Tak jak z Wikipedią, o której też wspomniałaś w tekście. W sensie piję do tego, że to zależy, kto coś tworzy, kto coś pisze. Okazuje się, że nawet informacje zawarte w najbardziej popularnej encyklopedii, takiej online'owej, czyli w Wikipedii, no to są w dużej mierze informacje przesiane siłą rzeczy przez mężczyzn i są specjalne byty, które nadrabiają te zaległości i wrzucają troszeczkę kobiecego głosu, kobiecej wiedzy, kobiecych doświadczeń do Wikipedii. No ale uśmiałam się też w momencie, w którym napisałaś, że pisząc ten artykuł korzystałaś z aplikacji Google, pewnie z Google Docsów i że w momencie, w którym wypełniałaś kolejne stronice tekstem, to ten tekst w wielu przypadkach był podkreślany, sugerując jakiś gramatyczny błąd, podczas gdy używałaś feminatywów. I pytanie, jak często tak teraz w dyskursie, w komunikacji codziennej albo w komunikacji właśnie nawet branżowej, tej naszej, używasz feminatywu, łapiesz się na tym, że czasami zapominasz, narzucasz sobie, żeby zawsze ich używać. U mnie jest z tym różnie ciągle. Pamiętam też czasy, w których nawet nie myślałam o tym kompletnie, wiesz, nie miałam takiego czegoś z tyłu głowy, że kurde, jak powiem o sobie ekspert, marketer, to też, że to będzie jakieś takie, nie wiem, złe, że coś sobie zabiorę, że czegoś się pozbędę. Wręcz nawet to było takie męskie i jakiś taki chyba męski pierwiastek we mnie, taki, wiesz, mocy, poweru i jaj sprawiał, że to nawet tak dobrze sobie odbierałam. I dopiero jakiś czas temu zaczęłam się nad tym tak mocniej zastanawiać i nawet zdarzyło mi się poprawić w kilku biowkach właśnie, w jakichś eventach czy innych inicjatywach, w których brałam udział i gdzieś ktoś moje bio wrzucał. Wiesz co, tutaj może tylko sprostuję, bo ty powiedziałaś, że używałam feminatywów i dlatego one były podkreślane przez Google'a. Owszem, Google podkreśla feminatywy, czyli jak tam pojawia się słowo czy socjolożka, czy tak, maturzystka, to tak. Natomiast to, co Google podkreślał mi, to również były słowa, które wynikają z gramatyki polskiej, czyli na przykład napisałyśmy, spotkałyśmy się. Czyli czasowniki, które no, podlegają odmianie w języku polskim, także ze względu na to,
jaki to jest rodzaj. I również te zupełnie prawidłowe, uzasadnione naszą gramatyką słowa też były podkreślane przez Google. Co ciekawe, podczas ostatniej konferencji ogłoszono, że Google, że teraz będzie bardzo duże nastawienie na to, żeby AI Google'owe wspierało właśnie włączanie i taką inkluzję, w związku z tym te maszyny będą podpowiadać, będą upewniać się, że stosujesz inkluzywny język, czy nie zakładasz, że jeżeli piszesz w języku angielskim, rzecz jasna, że spotykasz się z inwestorem, obecnie algorytmy podpowiadają ci, że to jest on najprawdopodobniej, skoro to jest inwestor, natomiast właśnie te nowe algorytmy mają już się upewniać, że twój język jest inkluzywny i nie kierujesz się stereotypami, czy te algorytmy się nie kierują stereotypami, czy raczej osoby je tworzące nie kierują się stereotypami, tylko uwzględniają też to, że inwestorem może być kobieta, więc jest najprawdopodobniej spotkasz się z nią, a nie z nim. Natomiast wracając do twojego pytania, jak to jest z językiem inkluzywnym u mnie? No ja języka inkluzywnego używam już od dosyć wielu lat, co jest zresztą ciekawe, z moim wieloletnim partnerem, z którym jesteśmy ze sobą od jakichś 20 lat. Jedna z takich największych kłótni, jaką mieliśmy ze sobą zaraz na początku naszego związku, to było właśnie o feminatywy, ponieważ on dowodził mi, że przecież dziennikarz to jest zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Ja wtedy byłam naprawdę bardzo tym obruszona. To był jakiś rok w 2001 chyba i pamiętam, że wtedy miałam jakieś takie poczucie, że no chyba się nie dogadamy. Jak tutaj takie no, podstawowe dla mnie kwestie właśnie stoją pod znakiem zapytania. Natomiast oczywiście on zmienił zdanie w trakcie naszego związku. Podejrzewam, że nie tylko ze względu na nasz związek, ale również... Wiesz co, u mnie w pracy się używa też języka inkluzywnego i to super działa, ponieważ mówimy programistki i programiści, designerki i designerzy, QA-ki i QA-owie. I to jest no, minimalny koszt. Zajmuje to pewnie pół sekundy dłużej, natomiast jest to koszt pewnie taki mentalny, że musisz o tym pamiętać. No ale jednocześnie, gdy pamiętasz o tym, że faktycznie to są i kobiety, i mężczyźni, to uzmysławiasz sobie, że jest to jednak zróżnicowany zespół, że osoby, które w nim pracują, są kobietami, są mężczyznami, tutaj godząc się na ten taki binarny podział genderowy. I to sprawia, że też trochę inaczej jednak zaczynasz myśleć o tych zespołach, że one właśnie przestają być takie homogeniczne i dostrzegasz, że właśnie na przykład są w nim kobiety, które, no nie wiem, mogą zajść w ciążę, są mężczyźni, którzy mogą zostać ojcami i wiąże się to pewnie jeszcze z całą masą jakichś innych ról społecznych, które te osoby mogą mieć. Więc tego języka równościowego używam od dosyć długiego czasu i w pracy też go konsekwentnie używamy. Cieszy mnie, że też dostrzegam, że u wielu osób, tak jak ty powiedziałaś, że gdzieś tam też trochę ci się zmieniło, prawda, tak. że też zaczęłaś używać w stosunku do siebie. To jest oczywiście ciągle bańka, no bo to żyjemy trochę w tej bańce, natomiast też już dostrzegam, że nawet jakieś takie moje koleżanki, które jeszcze kilka lat temu mówiły, że no, jestem socjologiem i kropka. No to socjolog, to jest poważne, jestem socjologiem, jestem kobietą, no ale już bez przesady, to socjolożka brzmi niepoważnie. To nawet dzisiaj też już mówią, że są socjolożkami, że gdzieś tam to trochę okrzepło w tym języku i rzeczywiście się coraz częściej pojawia. Ja też uważam, że no, język polski jest super elastyczny i tworzymy bardzo dużo nowych słów. Słowa, którymi się posługujemy, podlegają bardzo różnej, dziwacznej odmianie. Ja na przykład chciałabym, żeby ktoś mi kiedyś wytłumaczył, czemu jest jeden pies, dwa psy, a pięć psów. Jak to można zrozumieć, to ja tego nie wiem. Tutaj ja nie dostrzegam żadnej logiki, więc skoro jesteśmy w stanie opanować tak skomplikowaną gramatykę, to jesteśmy w stanie też opanować takie słowa jak socjolożka, czy nie wiem, chirurżka, która się wydaje, że jest bardzo karkołomna. I już kończąc, dodam tylko, że mój tato, który ma ponad 70 lat, używa feminatywów. Zaczął to robić jakiś czas temu i w swoich artykułach naukowych pisze, że kobieta była autorką, poetką, naukowczynią, więc no, moim zdaniem to jest też proces po prostu, tak. Którego musimy przejść. Jesteśmy w stanie się reformować, dokładnie. Jesteśmy w stanie też no, po prostu zmienić swoje podejście i nastawienie i to, że zawsze coś robiliśmy, nie znaczy, że musimy to robić. Że musimy też to kontynuować. Tak. Ale to jest ciekawe, na co zwróciłaś uwagę, że właśnie te twoje znajome, które podobnie tak jak ja kiedyś częściej używały męskiej formy i jakoś się jej kurczowo trzymały, za argument podawały, że ta żeńska nie jest tak poważna. Popatrz, jaki mindfuck trochę. W sensie, że co, że kobieca to jesteśmy bardziej takie, same się deprecjonujemy troszeczkę, nie? I to jest chyba w tym przykre. Ale powiedz, jak długo siedzisz już w branży IT?
W branży IT jestem od mniej więcej 15 lat. To się zbiegło z czasem, kiedy ja zaczęłam pisać doktorat z socjologii. I gdzieś tam bardzo długo jakoś nie mogłam znaleźć pomysłu na ten doktorat, miałam jakieś tam różne podejścia do tematów, natomiast prędzej czy później wszystko się zaczynało kręcić wokół społeczności internetowych, które były i do dzisiaj są dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem. No wtedy też jeszcze takim zupełnie inaczej wyglądającym, rzecz jasna, niż dzisiaj. I wraz z pisaniem tego doktoratu ja zaczynałam gdzieś też powoli wchodzić właśnie w tę branżę IT, poznawać osoby, które w Polsce, ale też na świecie tworzą właśnie społeczności internetowe, czy technologie związane z tymi społecznościami, więc to już jest taki dosyć długi epizod w moim życiu. Ale bardzo fajnie żonglujesz właśnie tym swoim doświadczeniem socjologicznym i doświadczeniem tym takim twardszym marketingowym. Strasznie lubię to w Twoich tekstach i w różnego rodzaju postach i w innych formatach, których dzielisz się swoją wiedzą. To mnie od początku zauroczyło i do dziś pamiętam na przykład a propos social mediów, Twój artykuł w piśmie o bańkach informacyjnych. Nie wiem, to dawno temu i nieprawda, chociaż ciągle aktualny właśnie temat, ale strasznie fajnie podjęty z różnych stron. A powiedz, czy Ty myślisz o sobie jako o feministce? Absolutnie, tak. A od jak dawna jesteś? Od jak dawna tak myślisz o sobie? Wiesz co, no myślę, że to gdzieś pewnie od jakichś ponad 20 lat. Wtedy jakoś tak to sobie nazwałam. Natomiast też myślę, że no to jest coś, co było gdzieś tam we mnie wcześniej, natomiast nie miało swojej nazwy. Natomiast pewnie gdzieś tam od 20 lat ja się identyfikuję z tym, że tak, jestem feministką. Uważam, że kobiety i mężczyźni są i powinni być równi. Ciężko Ci było wejść w branżę IT? Wiesz co? Nie no przypominam. Wiesz, od doktoratu do jednak wejścia w ten obszar, no to wyobrażam sobie, że jest jakaś droga, jakiś proces tutaj też. To szczęśliwie ja gdzieś zdołałam być tak w takim rozkroku, czyli z jednej strony pisałam ten doktorat, byłam w świecie akademickim, a z drugiej strony właśnie nawiązywałam takie kontakty w branży IT, czy pisałam jakieś artykuły, czy prowadziłam jakieś analizy, czy czasem jakieś freelancerskie różne działania właśnie dla różnych organizacji, więc tak bardzo na miękko i delikatnie wchodziłam w tę branżę IT. To nie było tak, że któregoś dnia się obudziłam i postanowiłam to teraz wchodzę na pełen etat do branży IT. Raczej to robiłam równolegle z doktoratem i dzięki temu też mogłam popróbować trochę jakichś różnych ról i poznać trochę więcej organizacji, właśnie nie wiążąc się tak na stałe z żadną rolą czy z żadnym pracodawcą. W związku z tym, kiedy właśnie już skończyłam doktorat, obroniłam, to wtedy już to takie wejście było dla mnie takie bardziej świadome. Kobiety, które wchodzą w IT, często u nas, przynajmniej popraw mnie, jeśli się mylę, wchodzą na zasadzie przebranżowienia się. I to jest ciężki trochę orzech do zgryzienia. U Ciebie to było, tak jak powiedziałaś, bardziej tak miękko. Dzisiaj Twoja rola to Head of Growth. I to jest chyba też takie coś, że gdy myślimy o branży IT, to myślimy sobie tylko, nie wiem, jakieś też takie kalki mamy w głowie, komputery, jakieś takie stanowiska programistyczne i kody i linijki w ogóle tego kodu, a nie właśnie też takie role, podczas gdy właśnie takie również marketingowe role, to też są role i jakby zawody związane z tą branżą. Tu też można dużo zdziałać, rozumiejąc ten cały background i bawić się nieźle, bo ja wiem, że Ty się bawisz nieźle na tym stanowisku. Zdecydowanie. Wiesz co, no tak, zdecydowanie tak jest, że rzeczywiście branża IT kojarzy nam się z tym, że trzeba mieć ukończone studia programistyczne, prawda? I dopiero wtedy można coś tam podziałać. Co w ogóle i tak nie jest zawsze przecież prawdą, bo przecież bardzo dużo osób, które programuje, wcale nie skończyło studiów programistycznych. Tak, no, ale robią to po godzinach, nie? To już tak abstrahując od tego. Natomiast no, rzeczywiście, żeby pracować w branży IT, można też właśnie nie tylko zajmować się programowaniem czy projektowaniem, można też pracować w takich tak zwanych, to są takie role wspierające, czyli wszystko dookoła, co tak naprawdę też popycha ten biznes do przodu i pozwala osobom, które chcą programować, skupić się na tym programowaniu, a nie zajmować się właśnie na przykład promocją, czy rekrutacją, czy komunikacją, czy sprzedażą, wszystkimi takimi tematami, które mogą się wydawać poboczne, natomiast no, rzeczywiście w pewnym momencie to one też mogą stanowić o byciu lub nie byciu jakiejś organizacji i tutaj też
na pewno wiele osób się ze mną zgodzi, że czasem się okazuje, że jednak super mieć bardzo dobrych programistów i programistki, natomiast bez sprzedaży czasem jest trudno tak naprawdę pociągnąć to dalej do przodu, tego typu zespół. Więc ja bardzo cenię sobie w branży IT też to, że ona rzeczywiście pozwala na taki kontakt z osobami z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różnym wykształceniem i że są takie bardzo różne perspektywy, czyli że właśnie są osoby, które zajmują się tymi różnymi obszarami, które jednocześnie ukończyły zupełnie różne studia, mają za sobą jakieś zupełnie różne doświadczenie. Są sytuacje takie, jak wspominałaś, czyli że osoby, które już mają za sobą jakąś ścieżkę zawodową, przebranżawiają się, mając 30-40 lat, czyli wchodzą w nowy świat, co ja zawsze jestem pełna podziwu dla odwagi i determinacji. Ja bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wymagającego i zmiany wielu aspektów swojego życia. Tak, to jest też inwestycja, nie? No bo często musisz porzucić dobrze płatne stanowisko i ten komfort robienia tego, na czym się znasz, w czym dobrze się czujesz, na poczet czegoś, co jest nowe, w czym się musisz doedukować, w czym musisz przez jakiś czas zazwyczaj zaniżyć sobie troszeczkę płacę po to, żeby celować gdzieś tam potem wyżej i zrobić to pod kątem właśnie zmiany dla siebie, nie? Czegoś nowego. To jest rozwój chyba, nie? Też przede wszystkim, to już nawet nie piję do tego właśnie przebranżowienia się, ale tego, o czym ty wspomniałaś, czyli tej różnorodności osób i kompetencji, z którymi ty na co dzień się stykasz w takim właśnie środowisku. Tak, to zdecydowanie wymaga, to zmusza do rozwoju, ja bym powiedziała, że faktycznie jeżeli pracujesz w tego typu środowisku, czy chcesz wejść w to środowisko, no to jednak bez elastyczności i takiego nastawienia na to, że od innych osób, często znacznie młodszych od ciebie, też będziesz się uczyła, to, no to trudno się tutaj rzeczywiście rozwijać i trudno się odnaleźć w tej branży. Dziś jesteś nawet mentorką w takim programie Dare IT. Z czym przychodzą kobitki tam? Jakie mają problemy przy wejściu w tę branżę i jak ty dzisiaj z perspektywy tego czasu i doświadczenia, które już zyskałaś, możesz im pomóc? To jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście program Dare IT to jest program taki mentoringowy skierowany do kobiet, które chcą znaleźć pierwszą pracę w branży IT. I oprócz tego, że są tam właśnie ścieżki takie powiedzmy bardziej typowe dla branży IT, czyli programistyczna czy PM-owa, to są też takie ścieżki właśnie związane na przykład z marketingiem internetowym. I tematy, z którymi przychodzą młodsze i starsze kobiety, bo też nam w różnym wieku pojawiają się osoby, no są czasem takie zupełnie podstawowe, czyli na przykład jak wygląda w ogóle rozmowa rekrutacyjna w tej branży, tak? Że ja pracuję, mam kilkanaście lat doświadczenia, ale w zupełnie innych sektorach, w zupełnie innych obszarach rynku, a wiem, że w branży IT, no to te rekrutacje wyglądają w określony sposób, ludzie spodziewają się określonych zachowań, trzeba coś zrobić, więc czyli już nawet te takie pierwsze etapy, rekrutacja, jak przygotować CV, na co tam zwrócić uwagę, jeżeli nie mam tego doświadczenia w branży IT, no ale też w ogóle jak się pracuje, tak? Co ja tam będę robiła, jeżeli nie potrafię programować, to czy ja w zasadzie mogę pracować w tej branży IT, czy będę w stanie wykorzystywać swoje umiejętności marketingowe, bo to są osoby, które pracują najczęściej gdzieś w marketingu, natomiast właśnie nie w marketingu związanym z technologiami, czy będę w stanie rozmawiać z programistami, programistkami i potem stworzyć z tego jakąś treść na stronę internetową, czy ja w ogóle zrozumiem, co oni do mnie mówią. No to jest rzeczywiście, z mojej strony to jest bardzo trudne i wymaga bardzo dużej determinacji i odwagi. Ja sobie zawsze myślę, że ja miałam bardzo duże szczęście, że wchodziłam do tej branży tak takimi małymi kroczkami. To, o czym mówiłam, ja się czasem czuję trochę taką właśnie, że to jest takie jakieś tam oszustwo z mojej strony. Że ja tak przemknęłaś. Tak, po malutku sobie gdzieś tam weszłam, znalazłam sobie tutaj miejsce, a tu są kobiety, które wchodzą tak jakby w pełni od razu w tę branżę i muszą na bardzo dużo pytań od razu znać odpowiedzi, coś czego ja wtedy rzeczywiście nie musiałam wiedzieć. Więc no, pomaganie tym kobietom to często jest, znaczy pomaganie to jest złe słowo, mentorowanie, bo ten mentoring to często jest tak, że ja coś daję, ale ja też otrzymuję jako mentorka, jak pewnie też zresztą sama wiesz, jak to bywa w tego typu programach. No więc wspieranie w tym programie mentoringowym to bardzo często też polega na takim opowiadaniu o tym, jak w zasadzie one te kompetencje mogą, które już mają, wykorzystać w branży IT i też takim przekonywaniu, że faktycznie się nadają, bo trochę urosły też wokół branży IT takie mity, że bardzo ciężko jest tam wejść, że to jest tylko dla jakichś tam najwybitniejszych z najwybitniejszych osób. I przyznaję, pracujemy wszyscy ze świetnymi osobami, natomiast to nie jest tak, że osoby, które nie są w tej branży, takie nie są. A co zaskakuje, bo wspomniałaś o CV i że to jest jedno z tych takich pytań, które jakoś te kobiety blokują.
co zaskakuje je w CV? Zaskakuje faktycznie? To jest zasadne pytanie. Te CV-ki i te podania muszą być w jakiś sposób właśnie inne od jakby reszty? Wiesz co, nie, to raczej nie chodzi o to, że są inne. Tu raczej problemem dla nich jest to, że one no właśnie nie są w stanie tam wykazać, że mają jakieś doświadczenie w branży IT. Mhm. Jak zatem w ogóle czy się odnosić do tego, czy pisać, dlaczego chcą pracować w tej branży IT, czy pisać o udziale w tego typu programach jak Dare IT, prawda? Więc to, co też jest moim zdaniem świetne w tych programach, w tego typu programach mentoringowych, to jest też to, że masz dostęp do osób, które rekrutują, bo tam też biorą udział w programie osoby z HR-ów, które właśnie dzielą się takim doświadczeniem z pierwszej ręki. Co ja widzę, gdy patrzę na twoje CV? Na co zwracam uwagę? Co jest dla mnie kluczowe? Jakie kwestie możesz pominąć, a na czym się skupić? To jest niesamowite, jak wiele takich programów oprócz takiego wsparcia merytorycznego, jak duży nacisk ciągle kładzie się i powinno się kłaść na takie wsparcie mentalne, powiedziałabym, wiesz, że danie takiego poweru komuś po drugiej stronie, że kurde, możesz, nie? Zbierz się do kupy i jedziesz tym koksem, no bo jeśli chcesz, no to stać się na to, żeby spełnić swoje marzenia, a przynajmniej, żeby po prostu spróbować, skoro już zrobiłeś taki krok w tym kierunku. Co z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, jak wydaje ci się, który z mitów, z którymi często się zdarzamy, pokutuje najmocniej wśród kobiet? Mitów dotyczących właśnie branży IT, który blokuje najbardziej dziewczyny? Myślę, że jest taki mit dotyczący branży IT, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety tak naprawdę, czyli to, że osoby pracujące w branży IT, a szczególnie programiści, specjalnie używam tylko tej męskiej odmiany, że to są osoby raczej o takim profilu socjopatycznym. Tak, słyszałam o tym, że piwniczaki, tak jak gamerzy i streamerzy, uwielbiam to słowo, musiało paść. Tak, takie osoby, które niechętnie wychodzą z piwnicy, które nie są zbyt takie przystępne w kontakcie, kiepsko się komunikują i no, są takimi nerdami, geekami i właśnie najchętniej nie podnosiliby wzroku znad ekranu. Natomiast jest to mit absolutnie krzywdzący, tak jak powiedziałam, dla mężczyzn i dla kobiet, ponieważ on w żadnym celu nie jest prawdą. On opisuje właśnie jakąś taką wyobrażoną postać programisty, która no zupełnie dziś w dzisiejszym świecie biznesu się nie sprawdza. Myślę, że tak naprawdę nigdy się nie sprawdzała, bo jeżeli chcesz być naprawdę bardzo dobrą osobą, która programuje, to musisz się komunikować z innymi, musisz mieć też te kompetencje takie miękkie, rozwijać je w sobie i chcieć też pracować z innymi osobami, od którymi też się możesz uczyć i dzielić się swoją wiedzą. Natomiast na pewno jest ten lęk, jest to takie przekonanie, że trudno będzie się z tymi ludźmi porozumieć, że ja w zasadzie nie pracowałam nigdy właśnie w takim świecie, więc czy zostanę dobrze przyjęta. Więc myślę, że to jest ten mit, który rzeczywiście wiele osób może gdzieś hamować. A czy aspekt związany z tym, że tej pracy nie da się, ale absolutnie nie da się pogodzić z życiem osobistym, z życiem rodzinnym? Wiesz co? Nie wiem, czy coś takiego jest. Może to nawiązałabym do tego, że często się też wydaje, że wszystkie osoby, które pracują w branży IT, to są młode i bardzo młode osoby, prawda? Okay. Czyli, że to są osoby, które są świeżo po studiach albo nawet tam po szkole średniej. W związku z tym nie mają jeszcze za bardzo życia rodzinnego, nie założyły tych rodzin, więc to jest rzeczywiście coś, co może hamować osoby, które mają już te założone rodziny, że mogą się obawiać, że faktycznie to, że one potrzebują, nie wiem, zająć się tym dzieckiem, czy nie wiem, wziąć chorobowe, czy coś takiego, że to może być źle postrzegane. Okej. Okay. Fajnie, przechodzimy już troszeczkę do pracodawcy, bo z jednej strony dotknęłyśmy kilku fundacji, kilku inicjatyw, które pomagają na różnych poziomach dziewczynom. Ja jakiś czas temu rozmawiałam z Elizą Durką, która zeszła jeszcze level jakby niżej i wspiera takie małe dziewczynki, żeby nie traciły motywacji, bo okazuje się, że w pewnym wieku ni stąd, ni zowąd dziewczynki tracą motywację do STEM-em, nauki takich przedmiotów ścisłych, technologii. Więc jej fundacja działa ku temu, żeby tak się nie działo. Są takie, które, tak jak właśnie Dare IT, czy Geek Girls Carrots, czy wiele, wiele innych inicjatyw, które są poziom wyżej, kiedy pomagają dziewczynom na studiach w tym wieku. Co pracodawcy mogą zrobić, żeby zachęcić kobiety do tego, żeby podejmowały pracę w takiej branży?
co twój pracodawca robi? O. Tak jak mówisz, to jest system i to jest edukacja na różnych etapach. To są zmiany w nas samych, ale no przede wszystkim to są właśnie też zmiany związane z tym, jak wygląda rynek pracy. No to może poczynając od tego, jak wygląda to w Monterey, czyli w organizacji, w której pełnię rolę Headki Growth, zespołu Growth. Nam rzeczywiście zależy na tym, żeby zespół, z którym pracujemy, był bardziej zróżnicowany. Temat diversity jest jednym z takich tematów, które mamy jako filary strategiczne już drugi rok określone i poświęcamy temu rzeczywiście dużo uwagi i różnego rodzaju działań, no ale żeby tak przejść do konkretów, od takich zupełnie podstawowych działań takich jak tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych, czyli upewnienie się, że te ogłoszenia rekrutacyjne nie zawierają jakichś takich wykluczających określeń, bo to nawet nie chodzi tylko o słowa, ponieważ my tworzymy te ogłoszenia w języku angielskim, więc tam na przykład feminatywy się nie pojawiają, natomiast też już wiadomo z wielu badań, że różnego rodzaju określenia, które się pojawiają w ogłoszeniach o pracę, mogą być zniechęcające dla kobiet. Na przykład? Czyli teraz, żebym sobie przypomniała, czyli takie sformułowania, takie przymiotniki związane z byciem taką bardziej agresywną, aktywną osobą. To są takie określenia, które się kojarzą z mężczyznami bardziej. Kobiety decydują się wtedy rzadziej aplikować na tego typu stanowiska. Tak. Podobnie, jeżeli w ogłoszeniu się pojawia taka informacja, że jest to młody, dynamiczny zespół na przykład, czyli wtedy też osoby, które, czy kobiety, które myślą o założeniu rodziny, bądź są matkami, to też czują się zniechęcone, że nie będą jakby przystawały do tej rzeczywistości. Więc to są czasem takie niuanse, ale rzeczywiście jest na pewno warto zwrócić na to uwagę. My zwracamy też uwagę na to, żeby w procesie rekrutacyjnym, jeżeli jest rozmowa z kobietą, która do nas aplikuje, to żeby ona miała też możliwość porozmawiania z inną kobietą, która też pracuje na tym stanowisku, które ona potencjalnie by objęła. Czyli jeżeli aplikuje do nas kobieta, która chce być backend deweloperką, ma okazję porozmawiać w procesie rekrutacyjnym z backend deweloperką, a więc może się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak to faktycznie jest być kobietą w tym zespole? Czy nie jest przypadkiem tak, że no właśnie są jakieś zachowania, których by sobie nie życzyła, czy jest jakaś taka kultura, która sprawi, że ona będzie się czuła jednak wykluczona z tego zespołu? I to jest coś, co bardzo fajnie działa. Tutaj rzeczywiście dostajemy feedback od kandydatek bardzo często, że to było dla nich naprawdę no takie bardzo znaczące, że rzeczywiście nie rozmawiasz, że rozmawiasz z rekruterką, to jasne, że rozmawiasz z osobami z tego zespołu, ale że ta osoba z zespołu, z którą rozmawiasz, też jest kobietą, więc możesz faktycznie też porównać punkty widzenia i czuć, że trochę to jest bardziej tak, jak ty byś mogła się poczuć w tym zespole. Te kwestie, o której już wspominałam wcześniej, czyli taki język równościowy, którego używamy na co dzień, ale też takie rzeczy związane z tym, jak się odnosimy do siebie na spotkaniach i jak zwracamy uwagę na to, żeby te spotkania się odbywały. Bardzo często badania naukowe też mówią o tym, że bardzo często mężczyźni przerywają wypowiedzi kobietom podczas różnego rodzaju spotkań, zebrań. Mansplaining. Nawet nie tylko mansplainingiem, ale po prostu uważają, że ich głos powinien jednak zastąpić ten głos kobiety, która się wypowiada. No więc u nas coś takiego nie ma miejsca. Co więcej, też zawsze się upewniamy podczas spotkań, że wszystkie osoby, które tam były, że ich głos został wysłuchany, czyli nie ma takiej sytuacji, że faktycznie jakaś kobieta czy mężczyzna, który ma mniejszą siłę przebicia i nie czuje się zawsze komfortowo, żeby zabierać głos, i dopóki nie zostanie ta osoba zapytana, się nie odezwie, no to się upewniamy, że faktycznie każda osoba miała możliwość też wypowiedzenia się i podzielenia się jakimiś swoimi przemyśleniami, czy no dodania czegoś do dyskusji. Więc to są też takie bardzo ważne rzeczy, ale też coś, o czym z takiej, powiedzmy, może trochę bardziej komunikacyjnej perspektywy, czyli pokazywanie na zdjęciach, na stronie internetowej, w jakichś naszej komunikacji w social mediach, pokazywanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn na zdjęciach. To też jest coś, co jest naprawdę bardzo ważne, czyli już takie budowanie od razu takiego wizerunku, że okej, to nie będzie zespół 80 mężczyzn, tak? To nie będzie tak, że ja będę tam jedyną kobietą i w zasadzie ciężko będzie tam znaleźć kobiecą perspektywę, powiedzmy. Właśnie a propos tego, to się zdziwiłam ostatnio, taka wkrętka, że znana firma monitorująca media, pewnie każdy wie, o jaką mi w tym momencie chodzi, wypuściła ostatnio filmik, w którym właśnie prezentuje taki, wiesz, human face siebie.
i na paręnaście osób, które tam się wypowiadają, jest jedna laska. I sobie od razu myślę, że ona jest tam wrzucona, wiesz, być może nawet celowo, kurde, za mało, nie? Po prostu totalnie za mało. Ale do czego innego bym chciała pić? Bo tu mnie zaintrygowałaś i tak sobie pomyślałam, okej, parę punktów wymieniłaś, które pozwalają wewnątrz organizacji no, zmieniać tę sytuację, ale coś musi to tym kierować. Czy w strukturach organizacji jest jakiś człowiek, który czuwa nad tym, żeby w kulturze organizacji to dojrzewało? No bo to też nie jest zmiana taka ad hoc, że powiemy sobie od dzisiaj, że robimy A, B, C, D, no i robimy to i to wszystkim wchodzi w krew i działa po prostu pięknie. Zastanawiam się, jak to w procesie wewnątrz organizacji dojrzewa step by step, jak długo to trwa, czy i jak to rozwijacie, jak wy podeszliście do tego. To jest ciekawe, myślę, przynajmniej mnie ciekawi. Bardzo, bardzo fajne pytanie. Dzięki, że o to dopytujesz. Wiesz co, to tak, to zdecydowanie jest proces. I to jest tak, że dla mnie osobiście różnego rodzaju właśnie wartości związane z feminizmem, równością, inkluzywnością są czymś ważnym od bardzo dawna. I w swojej pracy ja nie jestem osamotniona, bo to są jakieś takie tematy, które rzeczywiście gdzieś tam w managementie się pojawiają, nawet czasem w jakichś takich rozmowach prywatnych, czy na marginesie jakichś gdzieś tam naszych spotkań, gdzieś sobie na te tematy rozmawiamy. Natomiast to przez kilka lat toczyło się gdzieś tam jakimiś takimi, powiedzmy, wątkami pobocznymi, że my mamy tam jakiś określony światopogląd, już się zgadzamy ze sobą, natomiast to nie jest tak, że coś robimy więcej na ten temat. Kilka lat temu zaczęliśmy, tak jakoś to wyszło zupełnie spontanicznie, to była decyzja zarządu, czyli założycieli firmy, Szymona Bonieckiego i Bartosza Regi, kiedy zaczęły się w Polsce tematy związane z odbieraniem kobietom praw do decydowania o swoim ciele, praw reprodukcyjnych, praw człowieka tak naprawdę. Wtedy to bodaj chyba w 2016 roku pierwszy raz Monterey zabrało głos jako firma w tym temacie. Zostało zmienione logo firmy i też kobiety zatrudnione w organizacji oraz mężczyźni dostali informację, że jeżeli chcą wziąć udział w proteście, to jak najbardziej mogą. I szanuję, nie tylko przytulanie się, jak wiele firm miało ochotę i zrobiło to, tylko coś poszło w ślad za tym, nie? Takiego realnego. Tak, i wtedy to rzeczywiście był jakiś taki pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło, to było zupełnie niezaplanowane, nie stała za tym jakaś żadna wielka polityka, tylko taka potrzeba serca, bardzo dużo złości na sytuację, w której się wtedy znaleźliśmy i trochę to była taka chyba ta kula śniegowa, która zaczęła ciągnąć gdzieś tam za sobą kolejne wydarzenia, czyli gdzieś tam już coraz częściej zaczęliśmy zmieniać logo też na Pride Month, czyli też żeby wspierać społeczność LGBTQ. Natomiast dopiero właśnie półtora roku temu to diversity, powiedzieliśmy sobie głośno, że tak, to jest temat, który jest naprawdę dla nas ważny i chcemy to przestać gdzieś tam trochę takimi bocznymi drzwiami wprowadzać, czyli że tam zarząd podejmuje decyzję, zmieniamy logo, tak, jasne, tylko chcemy też, żeby zespół miał pełną świadomość, na co się pisze, jakie wartości są dla nas ważne i żebyśmy trochę też mogli o tym porozmawiać, bo to też jest oczywiste, że pracujemy z ludźmi, którzy mają bardzo różne podejście do tych kwestii, ale też, żeby właśnie był taki punkt odniesienia, dlaczego robimy jakieś rzeczy i dlaczego inwestujemy w jakieś tematy, dlaczego my jako biznes w ogóle się tym zajmujemy. Więc półtora roku temu właśnie zdecydowaliśmy, że to diversity będzie jednym z naszych filarów strategicznych, a ciągle była taka, powiedzmy, rozproszona odpowiedzialność, czyli były osoby, które gdzieś tam to wewnątrz organizacji ciągnęły, natomiast żadna z nich nie była rzeczywiście tak w pełni skupiona na tym, co sprawiało, że oczywiście wtedy rozproszona odpowiedzialność. Tak, ten temat staje się mniej priorytetowy, jak nie masz za niego pełnej odpowiedzialności. Więc jakoś chyba ponad pół roku temu finalnie zatrudniliśmy osobę, która rzeczywiście jest skupiona na tym temacie diversity i robi to bardzo wielotorowo, przeprowadza różnego rodzaju webinary dla nas, takie wewnętrzne dla organizacji. Dzisiaj na przykład mieliśmy takie spotkanie z kulturą równości, żeby też nas edukować wewnętrznie, no bo tak jak mówimy, nie jesteśmy homogenicznym zespołem i osoby, które pracują u nas w organizacji, to na pewno nie są wszystkie osoby, które podpisałyby się od razu pod właśnie flagą tęczową, więc fajnie jest też móc o tym porozmawiać i wyjaśnić, dlaczego to jest ważne, z czego to wynika, jakie są inne perspektywy, jak można na to popatrzeć i dlaczego my właśnie jako organizacja jak najbardziej skupiona na tym, żeby
rozwijać się pod kątem przychodowym, ale też chcemy właśnie zajmować się takimi kwestiami, które są może bardziej światopoglądowe, ale uważamy, że jako biznes nie możemy jednak też przechodzić wobec tego obojętnie. Wspomniałaś, że edukujecie wewnątrz swój team. Myślisz, że to będzie szło w kierunku takim, że tak bardzo zakorzeni się to w waszym DNA, to podejście właśnie strategiczne, tak jak sama wspomniałaś, podkreśliłaś, że będzie miało wpływ na to, kogo będziecie przyjmować do zespołu, z jakim mindsetem? Wiesz co, to na pewno to już ma, ponieważ my pomimo tego, że tych działań na zewnątrz nie prowadzimy jakoś strasznie dużo, już teraz zgłaszają się do nas osoby, które mówią, że aplikują do nas. Jednym z powodów, dla którego aplikują, jest to, że widzą, że my nie jesteśmy obojętne wobec takich kwestii jak właśnie dyskryminacja mniejszości czy dyskryminacja kobiet. Więc okay. To już teraz działa. To ja wrzucam na koniec naszej rozmowy pewien cytat. Wydrukowałam sobie, więc uwaga, czytam. Otaczajcie się pierwszorzędnymi ludźmi i tymi, których lubicie. Wybierajcie partnerów bardzo, ale to bardzo ostrożnie. To są dwie rady od Stephanie Shirley, przedsiębiorczyni z obszaru IT, która w latach 60. założyła w UK taką firmę programistyczną, nomen omen. Dosyć nowatorską na te czasy. Nowatorską też przede wszystkim dlatego, ona się nazywała Freelance Programmers, bo zatrudniała same kobiety. Do tego stopnia, że w szczycie to było 8,5 tysiąca lasek. No i wartość tej firmy osiągnęła 3 miliardy dolarów, dzięki czemu tam spory odsetek dziewczyn, no można było nazwać w pewnym momencie rozwoju tej firmy milionerkami. Pracowały zdalnie, no bo to też been there, done that i to nie są jakby zyski pandemii. No dobrze, że wiele firm się dzisiaj tego nauczyło, ale jednak takie rzeczy już dawno temu się robiło. No i łączyły pracę właśnie w branży, pracę zdalną z życiem rodzinnym. I takie pytanie do Ciebie, jakie Ty byś chciała rzucić rady do kobiet, które chcą wejść w to IT? Gdzieś tam się kręciłyśmy wokół różnych wątków i dla mnie to, co wyciągnę z tej rozmowy, to jest siła chyba tych role models. Zwał jak zwał, ale wiesz, tych przykładów, w sensie, że gdzieś tam ja mogę zobaczyć w drugiej kobiecie, że kurde, ona dała radę, że jej case, taki case tej Stephanie Shirley czy wielu innych kobiet, które wspólnie z Tobą na przykład biorą udział w tym programie mentoringowym, Dare IT i wielu, wielu innych, to chyba jeszcze ciągle najmocniej po prostu działa. Taki z życia wzięty przykład. I pytanie o radę od Ciebie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja bardzo nie lubię udzielać rad. To jest chyba super trudne. Fajnie, że powiedziałaś o tych role models. Ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia i fajnie jest sobie znaleźć takie kobiety, które faktycznie zrobiły to, co ty byś chciała zrobić. Czy w Polsce, czy na świecie. Dare IT, też ta organizacja, o której tutaj wspominałyśmy, prowadzi świetny newsletter, w którym właśnie przedstawiają te sylwetki tych kobiet, więc to z jednej strony może być coś, co bardzo pomoże i ośmieli. Natomiast też wspominałaś wcześniej o tym, że bardzo ważne jest takie w tych społecznościach wokół programów mentoringowych, to jest takie też właśnie dodawanie sobie otuchy czasem i takie wspieranie się. No to zdecydowanie jest coś, co według mnie też świetnie działa, szczególnie właśnie w przypadku osób, które dopiero chcą wchodzić w tę branżę, szczególnie gdy się przebranżawiają, żeby trochę poszukać takich osób, które też są w tej samej sytuacji. I nawet nie chodzi o takie poklepywanie się po ramieniu i takie tak, damy radę, tylko serio, po prostu przechodzenie przez różne punkty, sprawdzanie, czy się nauczyłyśmy czegoś i takie wspólne trzymanie siebie odpowiedzialnymi, czyli że ja jestem odpowiedzialna przed sobą, ale wiadomo, trudno jest czasem utrzymać na dłuższą metę motywację, więc myślę, że to jest coś, co też dobrze może się sprawdzić, jeżeli ma się możliwość porozmawiania z innymi kobietami, które są w analogicznej sytuacji. I otwarte na tyle, tu dorzucę chyba, bo to mi się wydaje też ważne, otwarte na tyle, żeby mówić nie tylko o sukcesach, ale mówić też o wnioskach, lessons learned z takich podbramkowych sytuacji, no bo umówmy się, nie wiem, na mnie na przykład to o wiele bardziej motywująco działa niż same takie success stories, nie? Jedna za drugą, zrobiłam to, osiągnęłam to, jestem świetna w tym, w tamtym. Pokaż, że jesteś człowiekiem z krwi i kości, że też się potknąłeś i że coś wyciągnąłeś w ogóle z tych porażek. Ja na przykład bardzo lubię otwarcie mówić o swoich fuck-upach marketingowych i gdzieś tam mam wrażenie, że po drugiej stronie są właśnie ludzie, którzy w jakiś sposób to cenią, bo na rynku
dużo jest ludzi, którzy dzielą się wiedzą raz niepraktyczną, teoretyczną, no a dwa właśnie samymi jakimiś takimi słodkimi historiami, które są powtarzalne i takim samym story, które było gdzieś już i za granicą, nie daj Bóg, przetłumaczone często. To jest straszny mój ból dupy i żal do w ogóle polskich ekspertów, ale to jest temat na inny w ogóle podcast. Więc tak, dla mnie właśnie chyba te takie historie z krwi i kości włączające błędy i trudności. O, trudności, które się udało przezwyciężyć. Tak prawdziwie opowiedziane, pokazane. Absolutnie, absolutnie. Ja też myślę, że ludzie wbrew pozorom chyba, nie wiem czy lubią, ale potrafią się dzielić też tymi trudniejszymi chwilami, ale zazwyczaj nie jesteśmy o to pytani i jesteśmy gdzieś pewnie w takim nastawieniu, żeby opowiadać o tych swoich sukcesach. Czytałam ostatnio Van An, która zajmuje się taką edukacją też w branży IT, napisała, że LinkedIn jest dla dorosłych tym, czym Instagram dla młodych osób, czyli że wpędza nas w takie złe samopoczucie, bo widzimy same te sukcesy, prawda? Tak. Nawet jeśli ogólnie czujemy się nieźle na swój temat, to po kilkunastu minutach scrollowania można naprawdę gdzieś popaść w depresję, że tutaj jakieś kolejne wspaniałe przedsięwzięcia, a my nadal jesteśmy w tej samej pracy. Więc ja na pewno myślę, że dobrą radą jest też, nawiązując jeszcze do tych role models, jest znalezienie takich kobiet, z którymi można porozmawiać. Jeżeli nie jesteś w stanie ich znaleźć właśnie, nie wiem, w jakimś programie mentoringowym, to serio, można się odzywać do ludzi. Ludzie nie gryzą zazwyczaj. Mhm. Śmiało można pisać do kogoś na LinkedInie czy na Twitterze, do kogoś, do jakiejś osoby, która wydaje ci się, że właśnie zrobiła to, na czym tobie zależy. I ja, pisząc swój artykuł do pisma, kontaktowałam się z bardzo różnymi programistkami i żadna mi nie powiedziała, że nie opowiem ci o swojej historii, tylko każda była pewnie jasna, podzielę się z tobą swoją historią i opowiem ci, jak to się wydarzyło, porozmawiam z tobą i jestem pewna, że bardzo wiele i kobiet, i mężczyzn jest chętnych, żeby dzielić się tymi doświadczeniami, gdy się do nich bezpośrednio odezwiemy i będą też widzieć w tym właśnie taką możliwość bycia usłyszanymi też. A to jest fajne i chyba to gdzieś jakoś tak w nas kiełkuje, w sensie, że jeśli nam się udało i przebrnęliśmy jakoś przez różne zloty i upadki i osiągnęliśmy jakiś tam sukces zawodowy, to faktycznie chyba, nie wiem, ja się z tobą zgodzę właśnie, że jak ktoś pyta, to chcemy o tym opowiedzieć. Mnie też się nie zdarzyło, powiem ci, odmówić. I wielokrotnie właśnie nawet umawiałam się na kole i to nie jest dla mnie strata czasu, żeby pogadać z kimś, umówić się na kola, doradzić mu, wysłać mu nawet linki w ogóle do jakiejś rzeczy. Mam nawet z tego jakąś taką radochę i satysfakcję, niejednokrotnie większą niż z tych rzeczy, z których mogę się, wiesz, jakoś tak pochwalić, którymi się chwalę gdzieś tam in public właśnie, zasrywając swojego LinkedIna tymi rzeczami, o których mówiłaś. I to chyba działa. Gdzieś jest chyba w nas taka chęć nawet pomocy, zwłaszcza chyba w kobietach. Nie wiem, może teraz generalizuję zbytnio, ale przez to, że jest nam jakoś ciężej na tym rynku pracy, to chyba mamy coś takiego zakorzenionego, że kurde, podamy rękę drugiej siostrze i tu też troszeczkę zwalczamy tym samym mit, że kobiety nie potrafią sobie właśnie pomagać, że one są takie envy wobec siebie i że właśnie nie współpracują, nie pomogą, tylko chętniej podłożą gdzieś tam nogę. Poleciałaś trochę stereotypem. Poleciałam, tak, no tak, tak, poleciałam stereotypem, który mi się strasznie właśnie nie podoba i on mnie na przykład frustruje, wiesz, że jak słyszę, że po prostu wszystkie laski to sobie w ten sposób, nie kurde, wiele lasek mi pomogło i wiele wyciągnęło mi dłoń, kiedy je o to poprosiłam i... Dwie rzeczy chyba, które chciałabym powiedzieć. My na pewno jako kobiety jesteśmy socjalizowane do tego, żeby pomagać, więc to, że powiedziałaś, że nam to przychodzi naturalnie. Tak, no naturalnie to pewnie nie jest najlepszym słowem, ale jesteśmy socjalizowane do tego, żeby być w tych rolach pomocniczych, wspierających, opiekuńczych. Ale ja też staram się zawsze wychodzić z takiego miejsca, że tak, ten mit, o którym powiedziałaś, że kobieta nie pomaga tam innej kobiecie, wchodzi ten taki syndrom królowej Ula, czyli że tam właśnie już jesteś na jakimś topowym menadżerskim stanowisku, to nie pomagasz tym kobietom, tylko wręcz przeciwnie.
Ja myślę, że jest bardzo różnie i że pewnie tak jak są różne kobiety, tak są różni mężczyźni. To, czego ja bardzo nie lubię, to jest to takie oczekiwanie od kobiet dodatkowej pracy, czyli że skoro tak. jesteś kobietą, jesteś menadżerką, to teraz jeszcze twoim obowiązkiem jest pomagać innym kobietom, no bo jesteś kobietą. No, nikt nie oczekuje od mężczyzn, że będą pomagać innym mężczyznom i ich wspierać. Oni czasem to robią, czasem nie, ale nie ma takiego oczekiwania, natomiast rzeczywiście wobec kobiet jest i jeśli się pojawia gdzieś tam jakieś, nie wiem, asertywne odmówienie, no to już jest właśnie, że jesteś zazdrosna, nie pomagasz innym kobietom. No to są podwójne standardy znowu, które właśnie są krzywdzące dla kobiet i znowu takie oczekiwanie dodatkowej, bezpłatnej pracy, którą kobiety będą wykonywać, co mnie bardzo złości. Natomiast... Czuć, wjechałaś na taki... Łapię kontakt ze swoją złością. Natomiast ja uważam, że tak, że kobiety, mężczyźni są różni, ale koniec końców, jeżeli będziesz szukać gdzieś tej pomocy, to trafisz na kogoś, kto będzie chciał ci pomóc. Więc myślę, że warto jest, jeżeli wchodzisz w jakąkolwiek branżę nową, ale nawet nie tylko jeżeli wchodzisz. Ja jestem w tej branży już kilkanaście lat i tak bez przerwy się odzywam do jakichś ludzi z prośbą o pomoc, żeby coś mi wyjaśnili, coś pomogli, bo coś robią lepiej. Nagrywają podcasty, ja nigdy nie nagrywałam podcastów. Albo piszę jakiś artykuł i chciałabym skorzystać z ich ekspertyzy. No, milion takich próśb się pojawia po mojej stronie, ale też trafia do mnie. I jeżeli ja tylko jestem w stanie, to pomagam. Jeżeli ktoś jest w stanie, to też mi pomaga, ale ja też się nie obrażam, jeżeli ktoś mi nie pomoże, bo pewnie ma 10 milionów innych tematów na tapecie i mój nie jest najważniejszy i nie mam prawa oczekiwać, że ta osoba będzie chciała mi pomóc. Mniej czy bardziej bezinteresownie. Natomiast myślę, że to, czego warto się na pewno nauczyć, to właśnie to proszenie o pomoc. To tak nawiązując do tego, co pytałaś wcześniej, czyli to pytanie o radę, pewnie warto się zgodzić z tym, że zawsze będzie ktoś, kto będzie wiedział coś więcej od nas na jakiś temat i że zapytanie tak. tę osobę, poproszenie o pomoc, o jakieś podzielenie się ekspertyzą, podesłanie linków, tak jak mówiłaś, no to świadczy o tym, że rozumiesz, gdzie są twoje jakieś ograniczenia i chcesz też nad tym pracować. Nie ma wstydu, a ile można wygrać, nie? Absolutnie. Nigdy nie wiesz. Raz ci odmówią, a raz zaserwują coś zajebistego, co zrobi ci duży, duży krok w tym, w czym działasz. Marta, książka, którą byś poleciła, którą czytasz ostatnio. Czytasz w cholerę tych książek. Wiem, że jakąś teraz po prostu kartkujesz na bank. Rozgryzłaś mnie, absolutnie. Dobrze, to zupełna nowość, którą myślę, że bardzo warto polecić. To jest książka Kim Scott, która nosi tytuł Just Work i ma podtytuł chyba Get Shit Done, jeżeli dobrze pamiętam. Podoba mi się. I to jest książka, która dotyczy właśnie dyskryminacji, wykluczeń, ale też takich, jak to po polsku powiedzieć, bajasów, jakichś skrzywień, jakichś uprzedzeń, które mamy, nieświadomych, a które wpływają na to, jakimi jesteśmy współpracownicami, współpracownikami, menadżerami, menadżerkami. Jest napisana z takiej bardzo osobistej perspektywy, z bardzo wieloma przykładami. Jest to perspektywa przede wszystkim amerykańska, więc nie do końca zawsze relevantna w naszych przykładach, naszym otoczeniu, w naszym świecie. Natomiast myślę, że ona też bardzo dobrze może otworzyć oczy osobom, którym się wydaje, że nie są uprzedzone, że są super otwarte. Każda z nas i każdy z nas jest uprzedzony. Mamy wdrukowane właśnie drogą socjalizacji różne perspektywy, różne spojrzenia na to, kim ma być kobieta, kim ma być mężczyzna i nawet jeśli próbujemy z tym uczciwie pracować, to zawsze gdzieś to tam jeszcze głęboko w nas będzie. I Kim Scott właśnie rozlicza się z tym w kontekście miejsca pracy, czyli jak to wpływa na to, jak postrzegamy osoby, z którymi pracujemy, jakie sytuacje się pojawiają, jak sobie z nimi radzimy, jak sobie dobrze można poradzić. Jestem w trakcie lektury tej książki, natomiast już gorąco ją polecam właśnie wszystkim osobom, które pracują i które może nawet uważają, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja, że to w ogóle nie jest temat, który ich dotyczy, bo myślę, że mogą się rzeczywiście w wielu miejscach zaskoczyć, ale też mogą poznać dużo takich bardzo praktycznych rozwiązań. Okej, ja biorę sobie na moją listę. Czyli zabiję ich po prostu zaraz. Oni zabiją tę drukarkę czy pisarę. No, przez... jak można, ktoś prosi walić po prostu też, wiesz, w ten sposób. No. Może się wydaje, że to nie jest aż tak głośno. Może. Ale korzystając z chwili ciszy, kiedy nikt nie wali w drukarkę. Dawaj, damy radę. Daję.